poezja. Dosłownie i w przenośni. Czytelnicy odwiedzający wypożyczalnię dla dorosłych w siedzibie biblioteki publicznej są mile zaskoczeni efektami kończącego się właśnie remontu. Jasne, ergonomiczne oświetlenie, wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, przestronne regały, ale to nie wszystkie zmiany, jakie nastąpiły w tej obleganej przez mieszkańców miasta instytucji. Wypożyczalnia dla dorosłych, która już była tak stara i tak stare meble były, regały, które się rozsypywały, nie było jak tych książek stawiać, więc została wyremontowana cała wypożyczalnia, wymienione oświetlenie, wymieniona klimatyzacja, kaloryfery, więc to też będzie bardziej energetycznie dla nas korzystne. Wymienione wszystkie meble, czyli są nowe regały, nowe lady dla pań bibliotekarek, wygodniejsze siedzenia, bardziej ergonomiczne, także to wszystko będzie wygodniej funkcjonowało. Wygodniej dla czytelników, bo jest więcej przestrzeni, w którą można wejść i sobie książek szukać. Lepsze oświetlenie, więc też łatwiej te książki znaleźć. To co dotyczy samej wypożyczalni. Oprócz wypożyczalni udało się wyremontować cały ciąg komunikacyjny, tą klatkę schodową, którą czytelnicy wchodzą do biblioteki, toalety. Wyremontowaliśmy windę, która już teraz nie jest awaryjna, można nią bezpiecznie jeździć, ma zupełnie nowy mechanizm. Cała ta jakby ta konstrukcja windy została, ale został nowoczesny mechanizm w niej zamontowany, więc ona teraz bezpiecznie jeździ. Remont był tu bardzo potrzebny, ale też i kosztowny. Na to wszystko wydaliśmy ponad 600 tysięcy złotych, 300 tysięcy to dotacja ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ale 360 tysięcy to dotacja miejska, czyli bardzo naprawdę jestem wdzięczna panu prezydentowi, skarbnikowi, radnym, że przychylili się do naszych próśb i zdołali wynaleźć tyle środków, żeby ten remont w bibliotece przeprowadzić. Suwałczanie nawet w czasie pandemii nie rezygnują z wypożyczania książek, a w okresie jesienno-zimowym książka jest znakomitym towarzyszem na długie wieczory. Czytelnicy są bardzo zadowoleni, bardzo się przede wszystkim cieszą, że mogą przyjść w ogóle do biblioteki, że jest otwarta, że mogą wypożyczyć książki. Tym bardziej, że teraz wypożyczamy tych książek dużo więcej niż do tej pory było w limicie. Wypożyczamy je na dużo dłużej, już nie na miesiąc, tylko na 3 miesiące. Nie pobieramy kar, więc to są te ułatwienia dla czytelników, żeby mogli wziąć dużo książek, spokojnie je czytać, nie denerwując się, że im ta kara nagle się pojawi na koncie. Kadra biblioteki bardzo się stara zaspokajać potrzeby i oczekiwania czytelników, nawet tych, którzy z uwagi na stan zdrowia lub wiek nie mogą osobiście przyjść do wypożyczalni. Specjalnie dla nich kilka lat temu uruchomiono system książki na telefon. To usługa bezpłatna. Wystarczy zadzwonić i wskazać wybrane tytuły, a książki zostaną dowiezione do domu czytelnika. Z ustaleniem, co znajduje się w księgozbiorze, również nie ma problemu. Internetowy system Sowa wie chyba wszystko o zawartości bibliotecznych półek, a przesympatyczne i kompetentne panie bibliotekarki zawsze są gotowe pomóc w doborze lektury. A tak swoją drogą, to zastanawiające jest, jak one są w stanie spamiętać nie tylko zawartość tych regałów, ale i preferencje czytelnicze bywalców biblioteki. Nadzwyczajne, prawda?